Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, pielęgniczka czerwonogrzbieta, Apistogramma macmasteri. To jest kolejna z najbardziej eleganckich, karlowatych pielęgnic z niewielkimi rozmiarami, spokojną podstawą i pięknym ubarwieniem, co sprawia, że jest bardzo popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki czerwonogrzbiete pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują wolno płynące odcinki rzek z gęstą roślinnością i piaszystym podłożem Orinoco, Rio Osoa, Rio Meta, Rio Metica. Ich dopływy, okoliczne jeziora i tereny zaliwowe w Kolumbii i Wenezueli. Preferują obszary z gęstą roślinnością, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew, piaszystym podłożem pokrytą grubą warstwą opadłych liści. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki czerwonogrzbiete są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisał Kullander w 1979 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ pielęgniczki czerwonogrzbiete są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi. Właśnie dlatego są doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Pielęgnice czerwonogrzbiete należą do rodziny pielęgniacowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w haremach w proporcji na jednego samca 2-3 samiczki. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 50 litrów, a w przypadku większej grupy od 100 litrów. Samce dorastają do 7-8 cm, samiczki do 4-5 cm. Płodność osiągają w wieku 6-8 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Pielęgniczki czerwonogrzbiete należą do karłowatych pielęgnic. Mają owalne, lekko wygrzbecone, boczne spłaszczone ciało. Najważniejszą cechą gatunku jest ich jaskrawe ubarwienie. Ubarwienie bardzo zmienne w zależności od pochodzenia i stanu emocjonalnego. Głowa duża z wydatnymi wargami. Od głowy wzdłuż linii bocznej do nasady ogona ciągnie się ciemna pręga z parą ciemnych plam na środku i nasady ogona. Pletwy piersiowe jasno-szare, pletwy grzbietowa i odbytowa pomarańczowe z ciemnymi krawędziami i wydłużonymi promieniami. Pletwa ogonowa żółta z czerwonym wykończeniem. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, jaskrawie ubarwione. Pierwsze promienie pletwy grzbietowej są dłuższe i zaostrzone. Pletwa odbytowa obrzeżona na czerwono w kształcie liry. Samiczki natomiast mają żółte ciało, są mniejsze, a w okresie rozrodczym ubarwienie zmienia się na cytrynowe. Ponadto ciemna plama u nasady ogona, ciemniejsza niż u samców, a pletwy grzbietowa i odbytowa są krótsze i zaokrąglone. Pielęgniczki czerwonogrzbiete preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami, licznymi kryjówkami i piaszystym podłożem. Tylna i boczna części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast w przedniej części powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie je odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja, aeracja wody z tygodniową podmianą do 15-20%. Optymalne parametry wody: temperatura 24-27, pH od 5,5 do 7,5, GH od 4 do 15. W naturalnym środowisku pielęgniczki czerwonogrzbiete odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić tak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami, ale lepiej trzymać się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki czerwonogrzbiete nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, bardzo terytorialne. Można ich trzymać wraz z żyworodkami, iriskami, labiryntowymi, innymi karlowatymi pielęgnicami, skalarami, żalobniczkami, neonami itd. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, wieląkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganika. Rozmnażanie pielęgnic czerwonogrzbietych nie jest trudne. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces rozmnażania. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki czerwonogrzbiete zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Możemy rozmnożyć jak jedną parę, tak i w haremie składającym się z jednego samca i 2-3 samiczek. Zbiornik tarliskowy powinien mieć powyżej 40 litrów w przypadku jednej pary i powyżej 70 litrów w przypadku haremu. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek, kładamy małe ceramiczne doniczki przewrócone na bok lub do góry nogami, lupiny z orzecha kokosowego, korzenie, wkładamy w filtr napędzany napowietrzaczem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Wodę przygotowujemy w proporcji 1 do 2. Do każdego litra wody po filtrze obróconej osmozy dolewamy 2 litry wody z akwarium. Bodźcem do tarla służy podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody: temperatura 26-28, pH od 6,5 do 7, GH od 4 do 8. Przed planowanym tarlem rodziców przez 2 tygodnie opicie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec 2. tygodnia samiec robi się jaskrawszy, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Podczas tarla samiczka odkłada do 120 jaj. Po tarle, jeśli tarlo odbyło się w oddzielnym zbiorniku, przenosimy samca do innego akwarium, ponieważ samiczka staje się bardzo agresywna, broniąc na rybek i może wyrządzić krzywdę. Wylęk następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień w zależności od temperatury. Na rybek duży, pokaz startowy to artemia. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Pod koniec 2. miesiąca osiągają ledwie 2 cm. Bardzo ważne, żeby pokarm na rybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.